Hejka kochani, witam was na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla was takiego fajnego, ciekawego, luźnego vloga z mojego całego tygodnia. No i tak jak widzicie, przede mną jest paczka, to jest prezent dla taty, ponieważ dzisiaj jest 23 czerwca, czyli Dzień Ojca w kalendarzu. No więc uwaga, jeśli ktoś jeszcze nie ma jakiegoś prezentu. No więc jeśli ktoś nie ma jeszcze jakiegoś prezentu dla właśnie taty, no to może jeszcze szybko, bo myślę, że rano widzicie na filmik, może jeszcze szybko coś zrobić, kupić. No więc tak, my dzisiaj mamy odkurzacz, no i ktoś sobie pomyśli, że kolejny odkurzacz, ale nie, tym razem to jest też inny, no bo poprzednie dwa jakby oddaliśmy też babciom, no i też ostatnio była sytuacja, że tacie upadł i troszkę się i porysował i trochę zepsuł mu się funkcję, więc mamy całkiem nowy, myślę, że mu się spodoba, bo mu się... że więcej też wam o nim opowie zaraz. Ale to nie wszystko w tym vlogu, ponieważ jeszcze pokażę wam, ponieważ w sobotę byłam na weselu. Wam pokażę stamtąd jakąś stylizację, co robiliśmy mniej więcej. No i też pójdziemy na zakupy po basen, czyli takie o już na lato wakacyjne zakupki. Więc zapraszam serdecznie do oglądania. 346 minutes later. No więc kochani, witam was, złożyłam sobie taki statek mały, ponieważ zaraz będzie tata. Już go wypędziłam trochę przez balkon dłuższy czas i słyszałam, że czas są drzwiami, więc zaraz tutaj teoretycznie wejdzie. Mam dla niego odkurzacz, stawiam na podłodze. I biorę was, uwaga. O, o! Dzień dobry, hej! Z kamerą? No z kamerą, bo mam dla ciebie coś. Wiesz co dzisiaj jest? Dzień pracy? No nie, dzisiaj prezent mam dla ciebie. Dzień Ojca, 23 czerwca. I uwaga, zobaczcie. Myślę, że mi kawę lepiej. Myślę, że to będzie lepsze od kawy. No, dobrze. I jak zadowolona? Myślę, że jakieś coś dla auta fajnego mi kupiłaś, wiesz? No weź, zepsuć. Nie, no fajnie, cieszę się, tak, to racja, bo dwa odkurzacze wydaliśmy babci. No, mówiłam. Dobrze widać? Tak. O, możemy się zamieszczyć, możemy jeszcze światełka zobaczyć. Dobrze. To wiecie, ja to jestem uczony na to. Ale zaraz wam od razu pokażę, już? No a co, sprawdzimy. Dobrze. A chciałem dokończyć, dwa mieliśmy, to rozdaliśmy babciom na urodzinki. Hmm? A trzecie ostatnio, jak miałem powieszone, spadł mi na ziemi i pęknął. Jest niby lub ty źle po prostu przymocowałeś, ale no dobra. Teraz będziesz o niego troszczył. To ja zaraz odpakuję, przeczytam i opowiem wam o nim więcej, dobra? Bo muszę sam się zapoznać, a w międzyczasie powiem mi, choć mi kawkę zrobiła z okazji dnia. Dobra, już idziemy. Tak, dobra, to ja sobie rozpakuję i za chwilę się widzimy. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of. Tak na szybko mam powiedzieć, żeby was nie zanudzać, bo dalej Nikola będzie kontynuować vloga. Także mi się naprawdę przyda to. Mamy oczywiście standardowo, słuchajcie, rureczka. Ale ładna. A i słuchajcie, na AliExpress macie link poniżej w opisie. Będziecie mieli też promocję właśnie na to, musicie wypatrywać, będzie promocja na pewno na te odkurzacze. I co jeszcze nam chciałem powiedzieć? Tu mamy uchwyt. Mamy oczywiście szczotkę. W końcu jakaś inna niż tamte. Zobacz. Fajnie, nie? To jest szczotka właśnie taka zwykła do odkurzania. I tak widziałem, że jeszcze tu mamy szczotkę na włosie, czyli włosy psa, kota, dodatkowy filterek. Ja to już znam na pamięć, słuchajcie, tyle tych odkurzaczy przerobiłem. Sam odkurzacz mamy właśnie tutaj. Sam odkurzacz mamy tutaj. To jest pierwszy, który mam taki odkurzacz z takim dużym pojemnikiem, bo jest aż na... aż na litr 20 pojemności, także jest naprawdę wielki. Sam odkurzacz posiada trzy tryby. Ale zaraz mam więcej, wytłumaczę. Tu mamy następną końcóweczkę. Ja uwielbiam z tych korzystać, jak prędzej miałem te odkurzacze. Znam się, bo już wiem. Do klawiatury super sprawa. I do samochodów polecam. A to jest taka dobra, wiecie, za poduszki, jak są z... klaun, słuchajcie, klaunem będę prowadził ten kanał. No, tata ma być teraz klaunem, także o co, słuchajcie, tak to teraz wygląda. No i bardzo fajny odkurzacz. Będziemy teraz dalej go ten pokazywać i testować. Także za chwilę się widzimy. Tak? No.
Dobra, i tu mamy, słuchajcie, jeszcze kołeczki w zestawie, żeby powiesić ten uchwyt, który mamy tutaj. Dobra. I tu coś mamy. Pytanie co? Chyba odwa. Ładowareczka. Dobra, ja składam i zaraz testujemy. Nikola, przynieś trochę ryżu albo mąki. Ryż czeka. Słuchajcie, tak wygląda, tak się prezentuje ten odkurzacz. Pokaż Nikola z bliska. Fajnie się kieruje. Oponki? Gumowe! I jedno, co już zauważyłem, a jeszcze was nie było ze mną, jest chyba najcichszy ze wszystkich. Zobacz. A pamiętasz, jak tam te głośno chodziły? LEDy ma z przodu, słuchajcie, zobaczcie. Takich 5 ledzików ma z przodu, także fajnie też wieczorem na pewno widać. Ma 3 tryby, tak? Zara będziesz odkurzała. No. Dobra, robimy test ryżu, zobaczymy, jak sobie radzi z wciąganiem. No. Jestem dobra, powiedzcie, czy ładnie przebicie. Super, dawaj ryżu. Ryż mamy. I cyk. Lecia, wciągam już tylko troszkę tego ryżu. Wierzyłam. Dobra, słuchajcie, testujemy. Ale fajnie widać, że świeci w środku, zobaczcie. Tak, tutaj tryby mamy, tak? Jedynka, dwójka. Dwa tryby są. Wow! Mamy filtr do wymiany. Bateria trzyma do 40 minut na tym mniejszym trybie, do 15 na tym najmocniejszym trybie. I co? Wreszcie końcówek, to chyba wiecie, jak to wygląda. Zapraszam do, na link poniżej, także i już zapraszamy kontynuuj sobie swojego vloga, a ja się dalej bawię. Więc kochani, my już jesteśmy w aucie, jest tata i jedziemy, ogólnie mam około 20 minut drogi do tego kościoła najpierw, tak? Tak, tak. Tak wygląda mój outfit, ogólnie widzieliście, to jest ta biała sukienka ze Sinseya, no i mam oczywiście takie komunijne loki fajne, fajnie wyglądają, no i okulary, tak. Więc my już jedziemy. Nie wiem, czy będę dużo nagrywać. Ogólnie mieliśmy balony do auta przyczepione, ale co się stało z nimi? Otrzymałem, proszę. Otrzymałem i tata teraz smutny siedzi, bo taki ładny, już chcieliśmy zabrać. No oni widzieli, jak się nocował. Pokazałem mi te balony, chociaż widzieli przez chwilę. No właśnie. I miałem 4, mi się wydaje, że biały miałem. Dobra, efekt wygląda tak. Myślę, że spoczko to wygląda, co? Ładne kolorki. Byle mi otrzymałem, bo tak je przywiązałem. Odfrunęły niestety, no, a my tak jedziemy, no i mówiłam, tak jak mówię, nie wiem, czy będę dużo nagrywać, ogólnie może jakieś jedzenie bardziej, ale nie za bardzo gości, żeby, no wiecie, bo jednak tutaj prywatna, bardziej babci tam, wiecie, znajomi tak w ogóle, więc rodzina, ale ogólnie postaram się coś nagrać fajnego, jak może Nelka tańczy, bo na pewno będzie się świetnie bawić. Kochani, jesteśmy, nie będę nagrywała w kościółku, ale tak wygląda, jest naprawdę przepiękne, zawsze mi się podobał i idziemy już na ślub. Kochani, jesteśmy niestety pod oknem i mnie nie widać, ale jedziemy sobie. I mam kartuszka. Ja już trochę zjadłam, ale jest mega dobry. Tak wygląda. I mam krypatkę. Już żeśmy trochę potancowali, nie wiem, czy mnie widać, no. I tak się rozkręca imprezka. Tata przygląda zdjęcia, bo jest fotografem dzisiaj. A nie, no dobra. No to lejniemy. To be good for you. You know that I wanna be good for you, I do. But sometimes someone was bad for me. Sometimes someone was bad. Kochani, dzień dobry, witamy was. Tam jest ogólnie sala. Tam sobie siedzimy, ale wyszliśmy na dwór się poprawić z mamą. Wiadomo, lakier do włosów i te sprawy. Jest ogólnie 22? Chyba dochodzi 22. Przewidujemy imprezkę do pierwszej w nocy, jak i nie później. No ale to już był, więc może się wcześniej skończy. No i ogólnie jest jeszcze dzisiejszy taki plan, że jak przechodzimy, idziemy z tatą do basenu. Może będzie pierwsza w nocy, ale jest dzisiaj bardzo ciepło i też się basen chyba nagrzał, bo już był cały nalany, więc tak już 3 godzinki się tam też nagrzewał w słoneczku, więc fajnie będzie. Myślę, się wydaje, że ciepło, a jeśli nie, no to trudno. O, tu ładniejsze światło, ja tam do was gadam. No nieważne. Więc tak. Co mogę jeszcze powiedzieć? No więc dzisiaj się jeszcze kąpiemy i może jutro coś do was też nagram i idziemy, ale fajne jest tutaj światło. Ej, fajne zdjęcia na Instagramie tu były. Muszę zrobić.